Napiszę takie proste wyrażenie. A dodać B. A dodać B. Załóżmy, że A równa się 7, a B równa się 2. Zatrzymaj to wideo i odpowiedz na pytanie, jaki będzie wynik tego wyrażenia przy tych danych. Sprawdźmy razem. A jest równe 7. Zatem napiszę, że to jest 7 dodać B jest równe 2. 7 dodać 2. 7 dodać 2, ile to będzie? To będzie 9. To była taka rozgrzewka. Zróbmy teraz coś trudniejszego. Spróbujmy. Napiszę drugie wyrażenie. X razy Y odjąć Y. Dodajmy jeszcze 3x. 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 X będzie równe 3, a Y niech będzie równe 2. Ponownie zachęcam do zatrzymania tego filmu i odpowiedzi na to pytanie. Jaka będzie wartość tego wyrażenia? Sprawdźcie. W porządku? Policzmy razem. X, Y, odjąć Y, dodać 3X. Mamy podane wartości X i Y. X jest równy 3. Zatem zamiast X wpiszę 3. Razy Y. Y jest równy 2. 3 razy 2. Odjąć. Tutaj Y jest równy znowu 2. Odjąć. 2. Odjąć 2, dodać 3x. 3x to jest inaczej 3 razy x, czyli 3 razy 3. Pozostaje nam to teraz policzyć. Przypominam o kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie. Tu mamy tylko mnożenie, zatem 3 razy 2 to jest równe 6. 3 razy 3 jest równe 9. I teraz od lewej do prawej. 6 odjąć 2 to jest 4, 4 dodać 9 to jest 13.